Dla wielu osób upał i świecące cały dzień słońce to okazja do opalania się. Wprawdzie brązowa skóra uchodzi latem za atrakcyjną, to jednak ze słońcem trzeba bardzo uważać. Długotrwałe opalanie to prosta droga do raka skóry. Dlatego lekarze przestrzegają, jeśli musisz się opalać, stosuj wysokie filtry. A poza tym regularnie kontroluj z lekarzem jakiekolwiek zmiany pojawiające się na skórze. Magda Sincewicz. Co roku w Polsce odnotowuje się prawie 50 tysięcy zachorowań na nowotwory skóry. 3 tysiące z nich dotyczy czerniaka. Niestety aż 80% chorych umiera. Z roku na rok statystyki są coraz gorsze. Głównym powodem jest nadmierne opalanie się i to bez odpowiedniego zabezpieczenia. Należy robić to z rozsądkiem, smarować się kremami do opalania, też nie przesadzać zbytnio na słońcu, bo wiadomo, można dostać jakiegoś udaru i tak dalej. A bezpieczeństwo przede wszystkim. Chociaż świadomość negatywnych skutków długotrwałego przebywania na słońcu rośnie, to wciąż wiele osób brązową skórę przedkłada nad zdrowie. Dlatego jeśli ktoś dużo się opala, powinien też często dokładnie się oglądać. Wiadomo, że mały pieprzyk to może przerodzić się w jakiegoś czerniaka czy tam coś, więc trzeba po prostu to kontrolować i zabezpieczać przed wyjściem na słońce. A kiedy już niepokojące zmiany pojawiają się na skórze, nie można zwlekać z wizytą u dermatologa. Cały czas się badam, bo ja też jestem rakowy, więc generalnie na co 3 miesiące badam się. Jak przypominają lekarze, promienie słoneczne, choć dostarczają niezbędną organizmowi witaminę D, mogą być bardzo niebezpieczne. Jeśli chodzi o dłuższe przebywanie, to musimy również pamiętać o tym, że promienie ultrafioletowe negatywnie mogą wpływać na stan naszej skóry, gdzieś tam w dłuższej perspektywie nawet powodować choroby nowotworowe, takie jak czerniak, który przejawia się brązowymi znamionami o asymetrycznym kształcie, nieregularnych brzegach i ciemnym kolorze. W najbliższych dniach upały jeszcze nie odpuszczą, warto więc zadbać nie tylko o ochronę skóry, ale całego organizmu. Przebywanie na słońcu najlepiej odpuścić sobie w godzinach około południowych. Trzeba zadbać o nakrycie głowy i częste nawadnianie. Warto zrezygnować z używek na co dzień, żeby nie dopuścić do odwodnienia, co może mieć skutki szkodliwe dla zdrowia i nawet życia, jeśli jesteśmy osobami obciążonymi chorobami przewlekłymi. W szczególności też warto zwrócić uwagę na osoby starsze w naszym otoczeniu, o dzieci, które same czasami nie mogą też prawidłowo się nawodnić, zadbać o siebie. W szczególności powinniśmy właśnie zapewnić to nawodnienie i okrycie skóry, by nie dopuścić do poparzeń. Które nie tylko są bolesne, ale w dalszej perspektywie mogą prowadzić do poważnych chorób.